Dzień dobry moi kochani, witamy się na przeglądzie w Kiku. Zobaczcie, i w Kiku zaczyna robić się pięknie, świątecznie. Możecie zakupić sobie już fajne rzeczy i tu po kolei Wam będę pokazywała. Mamy lampeczki LEDowe za 15 zł, takie choineczki i wrzucacie sobie tam baterię. Tu macie srebrną, tu macie złotą i co mówiłam? Aha, że wrzucamy sobie tutaj baterię i nie musicie nic włączać do prądu, dwa paluszki po prostu. Te grube. I już. Śnieżyk mamy, śnieg za 4 zł. Taki bez niczego. Tu mamy biały, a jak ktoś chce, to może kupić sobie z gwiazdkami takimi różnymi. No. Następnie mamy tu taką koronę. Oczywiście możecie użyć tego na różny sposób. 8,99 kosztuje. Możecie włożyć tam sobie po prostu małą świeczuszkę i odpalić i będzie fajny świecznik, bo to chyba właśnie docelowo do tego ma służyć. Następnie, co my tutaj mamy? Mamy tutaj 40 na 160 cm bieżnik za 20 zł. On jest taki jak welur, taki bardzo miły materiał w dotyku, bardzo mięciutki. Kule świąteczne z takim aniołkiem. I już mówię Wam cenę. Cena to 15 zł. I zobaczcie, ile tego śniegu jest w środku. Naprawdę, jak się tak potrząsa, to prawie tego aniołka nie widać. Tu mamy za 7,99 takie serduszko drewniano-białe. I te gwiazdeczki się tak mienią holograficznie. Ale również są całe białe tam obok. Tu mamy taką śnieżkę. Śnieżka jest drewniana. I śnieżka kosztuje 8,99. Zobaczcie, tak ona się prezentuje. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu. Oczywiście możecie włączyć sobie dzwoneczek, tak jak teraz tutaj widać. Będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmikach. Subskrypcji mi przybywa normalnie z prędkością światła, więc ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna Wam za to. Następny produkt mamy taki lampion za 90 zł, drewniano-srebrny. No, a na końcu jeszcze zaproszę Was na mojego Instagrama, bo widzę, że również przybywacie, więc bardzo mnie to cieszy. No, lecimy. Mamy tu gwiazdeczki i gwiazdeczki są różowe i błyszczące i takie brokatowe. I tutaj są różne kolory, mamy różowe, tu mamy srebrne. Są również złote i czerwone, zaraz Wam jeszcze czerwone pokażę. Czerwone są tylko jedne, przynajmniej u nas. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to są nowości, czy to są z tamtego roku rzeczy. Nie potrafię sobie przypomnieć. Tu mamy takie bombeczki, jak ktoś robi sam dekoracje, to może zakupić za 4 zł takie bombeczki i one są na takich drucikach. I również są różne kolory, te Wam jeszcze pokażę, ona tych będzie widać, tu widzicie? Tu są takie druciki, że po prostu sobie już to... robicie sobie na przykład wianek, kupicie takie bombeczki i po prostu je tam zaczepiacie o gałązki. Następnie mamy gwiazdeczkę. Gwiazdeczka jest za 8,90. Ona jest taka stojąca w kolorze białym. Mamy również serwetki. Mniejsze, większe. Te kosztują 5 zł. Może takie nie za bardzo świąteczne, chociaż jak ktoś daje dekoracje różowe na święta, to mogą być również i świąteczne. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj jest. Najgorzej, nie lubię, jak jest tak właśnie nastawiane. Pięknie to wygląda, ale ja nie mam później do tego dojścia. Wyciągam i coś przesuwam co chwilę. 8,99 i z sercem dosłownie na ramieniu. Przesuwam to wszystko i boję się, że to się coś mi spadnie i się zbije. O tak, 12 zł kosztuje taki domek. Kremowy, nie biały, jak widzicie. Tu mamy takie aniołki i są srebrne i złote. To są chyba z tamtego roku, coś mi się tutaj tak kojarzy. Żebym ja jeszcze mogła tak cenę zobaczyć. Te małe ceny to jest po prostu zgroza. 12 zł. I aha, jest jeszcze biały i różowy. Zobaczcie tutaj koło tych domków.
Także tutaj możecie sobie takie rzeczy zakupić. Tam są jeszcze choineczki różowe i te właśnie białe. Tu mamy takiego aniołka, on kosztuje 12,99. Jest tu taki, taka pani aniołek. I tam jeszcze jest różowa. Różowa trochę inną pozycję ma. I reniferki. 12 zł kosztuje i już Wam pokażę. Ups! Trzymam palcem, Ania mi pomoże. Jak widzicie, nie za każdym razem jest w sklepie, są w sklepie moje dzieci, bo już ktoś napisał komentarz, że czemu je tak męczę, coś w tym stylu, że moje dziecko się męczy chodząc po sklepie. Słuchajcie, nikt nie wie, że ja jadę i na przykład raz na 3 dni nagrywam, a mój syn, on wręcz chce jeździć. Ja mówię, nie, zostań w domu, sama pojadę. Mamo, proszę cię, ja chcę jechać z tobą, ja chcę jechać z tobą. On po prostu to lubi, ja go nie męczę i nie męczę swoich dzieci jeżdżeniem po sklepach. Nagranie jednego przeglądu to jest 6 minut, ja wypadam ze sklepu, więc wy na pewno dłużej jesteście na zakupach niż ja nagrywając ten przegląd. Więc tutaj chciałabym powiedzieć, że nie męczę swoich dzieci. Jeżeli moje dzieci nie chcą jechać, to ja ich po prostu nie zabieram. Tak to wygląda, proszę bardzo. Mamy choineczkę filcową. Tak się prezentuje choineczka. Mieliśmy również renifera, ale się zagadałam. Nie chcę się denerwować, bo ja wolę żyć spokojnym życiem. Już się w życiu człowiek nadenerwował, więc trzeba pozytywnie myśleć. 39,99. No, także pozdrawiam tą panią, która mi tak napisała, że przegląd fajny, ale coś w tym stylu właśnie, że męczę swoje dziecko takim lataniem po sklepach. O tak, coś takiego. 39,99 kosztują takie zestawy, możecie sobie zakupić i zrobić sobie miasteczko świąteczne. One tu w tych sklepach są naprawdę tanie, bo gdzieś pójdziecie do innych takich większych sklepów, typu na przykład jak ja byłam w tamtym roku w Obi, no to po prostu szok były ceny. Zobaczcie, to się tak zapala, to jeszcze gra. I się świecą te żarówki prześlicznie, to również 39,90. Dobra. Także tu jestem z moją przyjaciółką, ona również uwielbia ze mną jeździć. Przynajmniej na spokojnie może sobie pochodzić po sklepie, przy okazji zrobi jakieś zakupy. No, także ja nikogo tutaj nie męczę, proszę mi takich rzeczy nie pisać. 18 zł. Tak to wygląda. Taki domek. I tu ja widzę, że jest jeszcze prezent. I poczekajcie, pokażę Wam najpierw cenę tego prezentu. Kosztuje 18 zł. I już Wam mówię. Już Wam pokazuję tutaj. On jest chyba lodowy, tak mi się wydaje, że on jest LEDowy, że on się świeci. Dobra. Okej. Tu jeszcze mam. Jeszcze tutaj mam takiego skrzata. I również on jest z filcu. Poczekajcie, bo boję się, że te choinki mi tu runą. Dobra, taki skrzacik. O, a tam moja Ania trzyma dla Błażejka, bo Błażejek jest chory, trzyma. Kupiłam mu alpakę. Alpakę taką do szycia. Tam jest taka plastikowa igła i no, chciałabym, żeby sobie również porobił takie rzeczy, bo on bardzo lubi robić takie rzeczy. 8,99 kosztują takie saneczki. On bardzo lubi robić takie rzeczy, jak jakieś stroiki robię, to oni zaraz siedzą ze mną, więc ja się cieszę, że oni lubią to robić. Tu mamy za 19,90 taki świecznik, jest biały, czarny, jak widzicie. Biały i czarny, przepraszam. Na 4 świece. Tu mamy choinkę. Także jeżeli chcecie dzieciom kupować takie właśnie kreatywne rzeczy do zabawy, no to wtedy im na przykład nie, bo ja do wtedy jego poszłam, za 15 zł kupiłam i on sobie będzie szył po prostu tą alpakę pod moim okiem. Pamiętajcie, igła plastikowa, żeby zaraz nie było, że męczę znowu dziecko. Ja go nie męczę, naprawdę. Taka fajna choinka. Dobra, i tu Wam jeszcze pokażę na sam koniec. Takie talerzyki, to są z tamtego roku, one stały, te akurat z choinką nie stały cały rok, ale tamte z bałwankiem stały, 12,99 kosztuje z choinką,
I tu mamy jeszcze z bałwankiem. Dobra, i jeszcze pokażę Wam tą gwiazdeczkę. Poczekajcie, tylko tutaj ładnie sprzątnę. Pokażę Wam gwiazdkę na jakieś sosy, na jakieś grzybki. 8,99 kosztuje ta gwiazdeczka. I tu jeszcze są słoiki, ale to już w następnym przeglądzie Wam pokażę te słoiki. Może jeszcze coś dostawią, więc tak, to już chyba dzisiaj będzie wszystko. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Pamiętajcie, zaglądajcie na mojego Instagrama crazymom168, jak również na TikToka crazymomsylwia. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć!